Hej, dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po tej stronie kłania się Grzegorz, po drugiej stronie Darek. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, witajcie. Cześć Michała. No dzisiaj tak mieliśmy burzliwą dyskusję z Darkiem, takie ogłoszenia parafialne. Jaki katalog weźmiemy? I w końcu się skończyło na tym, że wylądowaliśmy na stronie Eumik Muzeum. Jakby ktoś nie wiedział, jest taka strona. I tutaj zobaczymy krótką, ale treściwą, myślę, dość treściwe raczej portfolio tejże marki. Tak, bo to będą informacje, no można powiedzieć, z pierwszej ręki. No, czy z pierwszej ręki, no z drugiej ręki też. Natomiast tak, tutaj tak w skrócie trochę tej marce. To była firma, która przede wszystkim robiła kamery, projektory, tego typu urządzenia. I w końcu coś im tam odkorbiło i w 77 roku zaczęli zajmować się sprzętem Hi-Fi. Z różnym powodzeniem, natomiast no, same rozwiązania, które są zastosowane w tym sprzęcie, tudzież wzornictwo jest na pewno unikatowe. Tutaj mamy wyszczególnione poszczególne produkty, bo dosłownie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a tam ponad 10 sztuk po prostu całej historii marki. Nic więcej nie robiono. Tak chronologicznie nie powinniśmy od pierwszego zaczynać, tylko od drugiego i w sumie to jest tak coś, z czym ja się męczę, czyli od Metropolitan CCD w tym wypadku, Darku, bo to co powyżej jest, to za chwilę powiemy, chyba że ktoś już umie niemiecki. Tutaj nie napisano jakoś ile sztuk, nie, 10 tysięcy sztuk wyprodukowano tego urządzenia. Czyli jak na Eumiga sporo. Na Eumiga sporo, chyba ten niższy FL-1000 było 13 tysięcy. Natomiast tak, tutaj jest opisane, że jest to trzygłowcowy, zgadza się, ale to jest ciekawostka. I teraz tak, co mogę ci powiedzieć? Przede wszystkim, jakby ktoś czytał sobie na Eumigo na Wikipedii, jest tam malutki błąd. Na przykład, podejrzewam, że na stronie Eumig Muzeum wiedzą, co piszą. Przepraszam. I to ten magnetofon wygrał nagrodę za design i rozwiązania technologiczne w Chicago. Nie FL-1000, o którym jest napisane, że to niby on wygrał w roku 79. Więc tutaj pierwsza poprawka. Wikipedia może czasem kłamać. Ten produkowano przez 2 lata. Co mnie w sumie nie dziwi, bo tutaj Eumig, może pokażemy zdjęcie, żeby było widać, o czym mówimy. Eumig przekombinował, mówiąc delikatnie, a mianowicie mamy tutaj pełnym ryjkiem Direct Drive, dosłownie pełnym ryjkiem, czyli wszystko jest na zasadzie zębatek, idlerów, nie ma po prostu żadnego paska w tym magnetofonie, absolutnie żadnego. I tutaj pewnie byście się zastanawiali, dlaczego, jak jest zrobiony kapsan, i to jest właśnie ten plusik dla niego, że tu jest kapsan prawdopodobnie kwarcem kontrolowany, bo powiedzmy jest regulowany sygnałem, tak było to opisane, przynajmniej 15 kHz. Tak więc bardzo stabilny, bardzo lekki układ. Natomiast tutaj powiedzmy, można powiedzieć tak, że tutaj Eumig eksperymentował troszeczkę, bo były jakieś poprawki w locie już podczas produkcji robione przez samych inżynierów tejże firmy. I teraz tak, trzy głowice. Może Darek, ty mnie pytaj. Znaczy się tutaj jeszcze dopowiem, bo ty mówisz, no, że jest magnetofon lekki, stabilny. Ja tam będąc raz czy dwa razy u ciebie już kapsan go widziałem. No dokładnie. Sam magnetofon ani nie jest, znaczy się stabilny jest, ale lekki nie jest na pewno. Nie, to jest całkiem duży magnetofon. On na zdjęciu nie wygląda na taki duży, jaki jest w rzeczywistości. Zgadza się. Tutaj w zasadzie mógłbym pokazać parę zdjęć ze środka. To jak się uda, to w międzyczasie będę pokazywał. Natomiast tak, może od lewej zacznijmy, od góry. Włącznik dość brutalnie pokazany w górnym lewym rogu. To jest włącznik urządzenia, tak żeby nikt nie przegapił, bo to jest panel po skosie, widać. Kieszeń kasety jest bardzo ciekawa w tym urządzeniu z racji tego, że ona się otwiera dwustopniowo. To widać nawet na napisie tutaj pod kasetą, czyli jest pierwsza, otwiera się ta kieszeń. Można oglądać kasetę pracującą. Drugie naciśnięcie powoduje, że wysuwa się kaseta. Jest dwustopniowe. Później mamy co? Dolby i monitor. Tylko monitor jest taki dość
Tutaj właśnie kolejna buba. Umiga, Dark Moon, bo monitor nie do końca działa. To nie jest tak jak w tych nowszych magnetofonach monitor, że po prostu przerzucać i na trzecią głowicę, która de facto tutaj też jest. Tylko trzeba nacisnąć na przednim panelu, tego nie widać, ale tam dopiero mamy funkcję odsłuchu dodatkowego z kasety. Więc ten monitor tylko jest po to, żeby pokazywał na diodowym VU-meterze do góry. Co kolejne można by było powiedzieć o tym ciekawego? No wszystkie przyciski są na soft touchu, dosłownie wystarczy musnąć palcem którykolwiek z tych przycisków, żeby to zaczęło spełniać funkcję daną. I przejście od odtwarzania do nagrywania jest praktycznie automatyczne, ponieważ no, tutaj kapsa nie musi startować, nie musi zwalniać i tak dalej. Jest to zrobione idealnie wręcz. To jest magnetofon de facto też zrobiony przez firmę, która robiła projektory, więc oni na pewno nad precyzją troszeczkę się skrupili tego i to widać w tym urządzeniu. Później, dokładnie dlatego też tak uważam. Później pauza, nagrywanie, dwa wejścia mamy i wyjście słuchawkowe regulowane oczywiście. Tutaj nie widać tego, ale podświetlane są w zależności, które wyjście wybierzemy, czy obydwa są te tutaj suwaki podświetlane na piękny bursztynowy kolor. I do góry też mamy podświetlane to okienko z diodowym VU-meterem. Zauważam, i tak to jest 77 rok. Diody soft touch, no rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej Nakamichi zrobił swojego pierwszego trzygłowicowca. A tutaj mamy coś takiego wyplutego po prostu przez Austriaków, że muskie lasuje. Zresztą wracając do tych głowic, głowice są bardzo ciekawe, bo są trzy oddzielne głowice, czyli mamy jak w magnetofonie, znaczy no trzy oddzielne, może tak, mamy jak w tradycyjnym dwugłowicowym magnetofonie bardzo dużą głowicę odtwarzającą, nawet większą niż standardowe głowice, bo miejsca tutaj w tym magnetofonie było bardzo dużo. I mamy też połączoną głowicę kasującą i nagrywającą, więc w momencie odsłuchu jest pewnego rodzaju echo, bo mamy przesunięcie pomiędzy głowicami. I jeszcze co tutaj jeszcze można takiego ciekawego powiedzieć o tym, czego nie widać tam absolutnie na pierwszy rzut oka. Ten magnetofon ma automatyczny azymut. Wiedziałeś o tym, Darku? Nie wiedziałem. Chyba tak jak Marantz się chwalił, że ma magnetofony i Nakamichi z automatycznym azymutem, to Eumig prawdopodobnie ten automatyczny azymut prowadził troszeczkę wcześniej niż konkurencja. Tak propos Dragona, nie? Nie jest może aż tak bardzo zaawansowany, że tam ustawia ten azymut i tak dalej, ale jest tutaj taka funkcja. Tylko dokumentacja jest dość dziwna, przynajmniej dla mnie. I chodzi o to, że tutaj głowica ta kasująca, czy tam nagrywająca, one tam jakoś sobie dodatkowo na krawędzi prawdopodobnie próbkują taśmę i ustawiają tak skos głowicy, żeby było wszystko idealnie. To jest w ogóle abstrakcyjne, ale coś takiego jest w tym magnetofonie. Okej, włączamy ten prolog z mojej strony. Monolog przecież bardziej, prawda? No to jak zwykle. Natomiast jeszcze zapomniałeś jednego, Grześku, dodać. No. Znaczy z tego, co ja pamiętam, bo nie pamiętam, co to było. On ma jeszcze przycisk funkcyjny od dołu w ogóle. Tam jest dziwnie to zrealizowane. Tak. Bo trzeba sobie magnetofon podnieść. To jest tak bardzo dziwnie. I tam ma jeszcze przycisk MPX. Lub przyciski. MPX, o właśnie. MPX, filtr MPX-a i chyba wybór czułości wejścia. W tym wypadku jest aczkolwiek... A nie. Masz wybór, przepraszam, wybór czy na cinchach, czy na dinie, czyli wybór wejścia de facto jeszcze. Dosłownie jak w Brownie od spodu. Coś tak, absolutnie... to wygląda tak troszkę jakby zapomnieli na etapie projektu, prototypu i później to dodali już przed samą produkcją. No okej, to znaczy designersko to jest tak brzydkie, że aż ładne. Tylko tak. To robi wrażenie właśnie jak się patrzy na to na żywo. No i w tym samym okresie 77-79 wyprodukował połowę tego, czyli tutaj jest CC. Eumig CC jest to ten sam magnetofon de facto, ale wyposażony jeszcze w funkcję amplitunera de facto. Jak to była moc, Darku? Bo ty to tam... Jest to tak zwany Music Center. I to była całkiem duża moc, bo to była moc 50 W na kanał przy 4 ohmach. Tutaj na zdjęciu widzimy, że do tego był jeszcze dodany taki uroczy pilocik niewielki na kabelku, na przewodzie, przepraszam. Do tego poniżej, czyli do CCD też można ten pilot jak najbardziej dołączyć. Tutaj fajnie, że jest zdjęcie właśnie z pilotem. No jak widać, wszystko tutaj jest na dotyku, że tak powiem, na soft touchu, więc tutaj nie ma naprawdę
lipy pod każdym względem, no tylko regulacje są, powiedzmy, jakieś tam suwaczki i potencjometry. No jak zwykle bez prądu, bo to widać, prąd trzeba oszczędzać, po co pokazywać pewne krasie urządzenie, jak można zrobić takie zdjęcie na sucho. No cóż, 50W, amplitudę, no centrum muzyczne, tak? Okej, okay. Dalej mamy coś, no to wszyscy... Tak. Gościcy kaset, no chcieliby mieć u siebie w zestawie, ja również nie powiem, że nie, a szczególnie pod logiem Unitry. Bardzo by mi ten magnetofon pasował, bo to było kilka sztuk, prawda, Darku? Różnie źródła podają, no to ja kiedyś doczytałem, gdzieś już nie pamiętam, że około 24 sztuk pod logiem Unitry tego magnetofonu wyszło, ale no. Jaka jest prawda? Ja tego nigdy nie widziałem, tak jak mówię, tylko przeczytałem. Zresztą to pewnie jest dostępne w sieci, każdy może sobie pogrzebać i przeczytać historię tej pewnej znajomości, a czy ona doszła do skutku, czy faktycznie tak było. No tak czy siak, zakup samego magnetofonu to jest dość bolesna sprawa, bo one są drogie. Są fajne, są drogie, masz tutaj... O ile dobrze pamiętam, masz ton testowy, też możesz sobie ustawić, żeby wyregulować i bias, i poziom. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, tak? Dość rozbudowany wyświetlacz i tak samo jak w Tannenbergach jest kaseta wkładana od prawej strony. Wsuwana. Tak, tak. Dość solidny, piękny tak. Magnetofon. Jaki on ma pasmo przenoszenia? Słuchaj, od 20 Hz do 22 tysięcy kHz, ale na taśmie metalowej, także no tak, wiesz, no na topie. No tak, 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 to już musi tak być, niestety. Ogólnie bardzo fajnie wykonany magnetofon i na szczęście to jest jeszcze magnetofon wykonany przez Eumiga. Okej, okay. Jedziemy dalej. A500, to jest ciekawostka. Wyprodukowano 6 tysięcy sztuk i tyle się rozwodzą na tym już w latach 80-81. Natomiast to ni cholery jest Eumig, bo to jest Luxman. Ty tego nie miałeś, Grzesiek, w wersji czarnej? Miałem. Miałeś. Pamiętam, że to kiedyś gra to bosko. Tutaj co ciekawe, masz regulację właśnie basów średnich, wysokich i do tego jeszcze wybierasz sobie częstotliwość, przy której regulujesz sobie. Ja nie pamiętam, jakie tu są, a na zdjęciu nie widzę tego wyraźnie. Ale po prostu wybierasz sobie, czy masz tam przy iluś tam kilohercach, czy przy większej ilości kiloherc, na przykład tony wysokie. Ogólnie gra ten wzmacniacz obłędnie po prostu na strajcie. Tutaj nie trzeba nic zregulować. Podpiąć w miarę dobre kolumny i cieszyć się dźwiękiem, cieszyć się wyglądem tego. Kawał wielkiego sprzętu, piękny. Nie wiem, jaką to ma moc, Darku. 80 chyba wad na kanał, ale tutaj już jest podane przy 8 omach. No to do setki by doszło, powiedzmy, przy 4 omach. Bardzo ładny, 6 tysięcy sztuk. No, powiem ci, Eumig, fajna rzecz. PL500 Direct Drive, tutaj napisano, że było 600 sztuk tylko wyprodukowane. No jest bardzo ciekawe, kto dlatego to, dla Eumiga to tłuk, bo tak myślę, że to nie jest ich wesoła twórczość własna. Pytanie, czy to jest właśnie w tych latach, skoro wzmacniacz był od Luxmana, czy tutaj nie jest na przykład jakaś Matsushita, to jest pytanie dla widzów raczej. Direct Drive, no przyciski takie bardzo podobne do tego CCD de facto, bo też z przodu są takie dwa przyciski. Tutaj wybieramy zapewne prędkość i inne ustawienia, bo pitch mamy po lewej stronie. Tak, on ma dwie prędkości, 33 i 45. No tak, i dwa oddzielne pitche. Natomiast tak, no gramofon jest ładny i rzadki, bo powiem ci, na rynku, który Eumiga gramofonu nie widział. A to jest 500, tak? Natomiast następny tutaj już jest opisany jako nie wiadomo ile sztuk. Nie wiemy ile sztuk wyprodukowaliśmy tego. To jest właśnie ciekawe, że same Muzeum Eumiga nie wie ile sztuk wyprodukowało danego gramofonu, więc no, czy w ogóle to, czy to się skończyło się. Na jakiejś może... Wiesz, serii próbnej, cholera wie. Czy w zasadzie też pytanie, po co robić tysiączkę, która różni się de facto, nie wiem, dwoma przyciskami, czy tam jedną diodą więcej na przednim panelu tej 500 i w zasadzie tam jakieś drobiazgi, natomiast no nie jest to nawet chyba, znaczy to jest pewnie półautomat, bo nie widać tutaj, żeby była funkcja start-stop, chyba że któryś z tych przycisków jest start-stop, ale to jeden jest od prędkości, może jest stop, dobra. Załóżmy, że to jest automat lub półautomat. Ten gramofon, zarówno jeden, jak i drugi. No ale jest wpisany tylko DC Direct Drive.
80-81. W samym okresie dwa takie same praktycznie gramofony, gdzie jeden był pewnie dwa razy droższy. Następny Eumig ukośnik Luxman, czyli tuner, to już prawie nie czarny. Znaczy, wszystko przy nim jest ok. Z ciekawostek, no to ma timer przede wszystkim, tak, do wyboru. To jest tylko FM, AM. Natomiast taki feature, który akurat no nie spotykam aż tak często, ale spotykam, to jest to, że on ma dedykowany do magnetofonu, który de facto zaraz będzie, ton testowy 400 Hz. Mamy po prawej stronie pod tutaj frequency up, down, nie wiem czy mogę powiększyć. Mamy coś takiego jak recall calibration. To jest 400 Hz do testowania po prawej stronie. No i w zasadzie reszta prawilna, ładna. I to jest fajna rzecz, która czasami właśnie w tunerach się zdarza, tak? Nawet kiedyś mnie namówiłeś na Vega z tonem testowym. Sony Vega, tak, z tonem testowym, więc mam ją. No, tutaj mamy następny Eumig. Eumig model FL900. To jest troszeczkę, nie wiem czy uboższa wersja modelu 1000, no po prostu już troszeczkę inna filozofia z tego urządzenia. One wychodziły też pod różnymi Alpage, pod marką Alpage, Eumig wypuszczał te magnetofony. Tak jest, tak. One wtedy się różniły troszeczkę kolorystyką tutaj na tych wychyłach. No oczywiście prawidłowo, trzy głowicowy, tak, dual capstan, wszystko jest i tak dalej na miejscu. Też one są drogie, ale nie tak drogie jak model 1000. No jednak przypomina zwykły magnetofon, powiedzmy, który można też zastąpić, jeśli ktoś nie szuka wyrafinowanych funkcji typu regulacja, nie wiadomo jaka, biasu i tak dalej. Ja tutaj nie pamiętam, że ci, przepraszam, że ci przejdę słowo, natomiast on ma chyba wyjmowany ten panel, jeśli dobrze kojarzę, panel pod kasetą i on robi za pilota. O właśnie to, co tak pokazujesz kursorkiem, prawda? Znaczy kursorka nie widać, ale tak, pod kasetą jest wyjmowany, natomiast czy to jest pilot, nie jestem pewien, być może tam na kablu, jakimś kabel można podłączyć, ale tak, zgadza tak, się, tak, dobrze tak, zauważyłeś. Tak, na kablu, na przewozie, tak, bo jednak się, to jest za stara konstrukcja, żeby się tutaj bawić pod czerwień albo inne rzeczy wewnątrz. I teraz tak, no, w zasadzie podstawowe funkcje, tak, czyli wybór kasety, mamy jakiś tutaj master level, to jest bardzo wygodne, czyli poziomy sobie ustawiamy, a później tylko masterujemy sobie pewne funkcje, które każdy już, jak będzie zainteresowany, bo one się zdarzają, je warto by było może poszukać, żeby dołączyć, już rozpozna sam. Co mam? Mój mamy MC1000, z tego by produkował aż 600 sztuk, podejrzewam, że połowa poszła na złom. Więc jest tego naprawdę malutko. Myślę, że to jak ktoś to uda mu się kupić, to może i zagrać w Totolotka. I co to jest? To jest preamp. Tak, bo on miał coś takiego jak zestaw jeszcze do tysiączki, bo tak powiedzmy ta 9, nie wiem właściwie jak tutaj z tą numeracją, bo powiedzmy 500-ki były tak. Tuner, wzmacniacz i gramofon były 500-ki, ale magnetofonu nie było 500. Był od razu 900. Powinien być tak na logikę jako 500. I wtedy mamy serię 1000, czyli mamy preamp 1000. 1000, powiedzmy, czyli C1000. No tutaj funkcje są, powiedzmy, jakieś filtrów zaawansowanych, bo wybieramy sobie przekie częstoty, mamy wysoki, niski kontur, mode, stereo i tak dalej, mono, więc tutaj nie ma jakichś wybitnych rzeczy. De facto ten wzmacniacz zintegrowany, czyli model 500, miał więcej bajerów niż to. Ale powiedzmy, to był inny target cenowy. I do tego mamy M1000. Wiesz, ile to miało mocy? Bo ja nie mam pojęcia. Ta M1000? Mhm. Wiesz co, no nie wiem, może, znaczy się nie wiem, się dowiem. Dowiedz, jak nie wiemy, to się dowiemy. Tutaj ile oglądamy, ta końcówka miała moc? 100 W na kanał przy 8 ohmach, Krzesiek. No to bardzo ładnie. Ale niewiele więcej z drugiej strony jak ten amplituner, jak ten wzmacniacz, więc nie wiem, czy wzmacniacz nie byłby. No pewnie lepsze parametry, ma czystszy dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Czy mniej szum, zakłóceń. Ale no, 600 sztuk, więc też się ludzie na to nie rzucali. I do tego było też coś takiego. Dziecko swoich czasów, czyli dodatkowy timer. I zauważ, tu miałeś timer, tak? Te wszystkie funkcje dodatkowe, czyli muting, mode i tak dalej, tutaj miałeś w timerze jeszcze. Natomiast
te wszystkie trzy elementy, czyli preamp, końcówka mocy i timer i de facto tuner, znaczy miałeś zintegrowany w dwóch, czyli tutaj miałeś tuner z timerem i do tego wzmacniacz był. Powiem ci, miałbym dylemat, to wybrać. No i na tym chyba skończyliśmy sobie wizytę na tą chwilę, jeśli chodzi o Eumiga. Chyba, że za chwilę jeszcze, wiesz co, Darku, tak szybko nam poszło, że poszukamy Eumiga, co ty na to? I pójdzie nam jeszcze szybciej, Grześku, bo czasami nie zaglądam na Eumigi, także pójdzie nam jeszcze szybciej. Tu jeszcze należy, no spójrzcie, to Eumig mnie tak miał bardzo krótką przygodę z sprzętem HiFi, tak, 4-5 lat. No tak. Nawet 6 lat. Natomiast no, jest wielka szkoda, bo ja uważam właśnie to, co mówiłeś na wstępie, że Eumig w ogóle robił te sprzęty, no tak zwanej szeroko pojętej kinematografii, już podejrzewam w początku XX wieku, i oni byli dość zaawansowani w takiej precyzyjnej mechanice, wtedy można to nazwać było, no bo to jednak były malutkie urządzenia, zębatki, tak, trochę, zębatki trochę większe niż w zegarkach, więc po prostu puścili się, że tak powiem, na tą mechanikę, no na pewno magnetofonową, jeśli nawet nie gramofonową, i dobrze im to szło, natomiast był to sprzęt dość niszowy, no to widać po ilości wyprodukowanych egzemplarzy. Bardziej to taka zaawansowana manufaktura, tak? No bo no jak tak, nawet nie wiedzą, ile gramofonu tej tysiączki wyprodukowali, to była taka manufaktura, gdzieś dokumenty się pogubiły. W zasadzie teraz... Nie, dobra, ja już nie chcę mówić. Boję się. Nie, czego się boisz? Odległość nas dzieli. Ale Grześku, no i czy na Allegro, czy na Olixie nie ma się to spodziewać wielkich wyników w związku z tym, tak? No tak, to są rzeczy jednostkowe. No dobrze. To zobaczymy, co było, za ile było tego Miga, bo sam jestem mega ciekaw, za ile to teraz jest, w sumie, bo dawno nie sprawdzałem. Natomiast tutaj jeszcze tak... Po skryptu dodam, że tutaj naprawdę zębatki są stalowe, to nie jest plastik jak w Pontiku czy innych rzeczach. Tu są stalowe po prostu zębatki do napędu. Tu nie ma lipy. Jedyna lipa to jest to, że tam są właśnie idlery w środku, do których ciężko dostać się, żeby je odświeżyć. To ja na koniec dodam, że ten magnetofon masz dzięki mnie tylko dlatego, że ja go nie kupiłem. To ty go kupiłeś swego czasu. No miałem blisko do niego, bo to chyba pan z Żywca, czy z tych, już nie wiem, z tych chyba go sprzedawał. Więc to miałem tam, powiedzmy, 2 rzuty kamieniem. Eską, no. Tak, ale już będzie teraz wędrował Emig do trzeciego manika, żeby fachowca. Tak, że tutaj jednak jest zabawa z tym, to nie jest takie. I to jest jeszcze coś, i to jest właśnie to, możemy sobie kupić fajny sprzęt, vintage'owy sprzęt, wszystko ładnie, ale często bujamy się zakup z tym. Tego sprzętu, tak, to jest jedno, a później koszty wydawane na jego naprawę, to jest drugie, i często te koszty mogą przewyższyć cenę wartość zakupu, nie? No, no tak. Ale jak ktoś, ale to jest fajna sprawa, tak, jest to jest hobby, właśnie tak, super no, hobby, no tutaj... jakieś hobby trzeba mieć, no mówię, można sklejać samoloty, zbierać stare samochody, znaczki, monety, a inni zbierają sprzęt hi-fi. Znaczy, wiesz co, bo tutaj ja kiedyś pamiętam, że znajomy, czy tam ktoś powiedział w sumie, że on się boi ludzi, którzy nie mają zainteresowań. I Grzesiek, ja ci powiem, że to jest święta prawda, ja... No, znałem kilka osób w życiu, czy inaczej mówiąc, kilka kobiet, które nie miały zainteresowań, nie miały po prostu hobby. I znajomość z taką osobą jest trochę przerąbana, tak? No rozumiem. Bo się cały czas nudzi. No, bo się nudzą, tak, dokładnie. Oni się nudzą. A jeszcze mają za złe drugiej osobie, że ona ma hobby i ona się sama z sobą nie nudzi. I to jest... To jest już koniec pozamiatane. Tak, to jest pole konfliktu, ci powiem. I to jest, Grzechu, pole konfliktu na dłuższą metę. No. Więc dobra. Dbajcie o swoje hobby, a my wracamy za chwilę, dosłownie już na Hi-Fi Sharku. Start. To startujemy. Jak Darek powiedział start, to startujemy. Wpisaliśmy Eumig na takiej wyszukiwarce Hi-Fi Shark, którą wszyscy już znają. No jest tego troszeczkę tutaj, więc będzie co oglądać, że tak powiem. Mamy co? Mamy w Niemczech Eumiga FL900 za 4500, ale z fakturą. Ok. W Stanach model FL1000 można kupić, no de facto w podobnej cenie, $1000, tylko podejrzewam, że tutaj zabije nas koszt wysyłki. Zaraz sobie obejrzymy koszt to. Koszt wysyłki, tak, nas. I zobacz, radio Eumiga. To nie było jako hi-fi, bo to w sumie nie było hi-fi. Ale takie radyjka można w Austrii kupić już za 50 euro, jeśli ktoś by chciał mieć Eumiga.
tego jest całkiem sporo. Parę projektorów. W Wielkiej Brytanii za 500 nie są jakieś drogie te tysiączki, powiem ci. Teraz patrząc na to, jak niektóre magnetofony oszalały z cenami, to te tutaj można kupić już sensownie. Te 500. O, zestaw mamy Eumiga 500, to sobie zobaczymy. Tutaj pan w Czechach to sprzedaje. Czy na Słowacji? Nieważne. Tutaj jeszcze wybierzemy sobie przykładowe. 200 euro. No te są dość tanie, o dziwo. CCD, a jest fajna zabawa. Te 1000 sobie zobaczymy. No, mówię, że mało tego Eumiga jest. Ja mówiłem, że mało, na, jeśli chodzi o na przykład Allegro czy OLX-a, tak? Bo tutaj mamy, no tutaj nam eBay wchodzi, czy jakieś inne jeszcze portale tam lokalne. Tak, widzę, austriackie jakieś portale są też. O, tutaj są, cały komplet. Cała tysiączka. Oj, będzie co oglądać teraz. Ta druga część chyba jest ciekawsza. To pierwsze chyba było jako wprowadzenie. Te 1000 Eumig, te 500. No, dobra. Jest jedna strona tego. A nie, jest może ZUS. Ojej. Takie wybrane po prostu. Ten też przy okazji, no tutaj $300 na przykład te 1000 za sam tuner, więc no trochę pieniążków sobie życzą za to. I to są aktualne na dzień dzisiejszy, czyli 3 września. Oferty marki Eumig. A tego też zobaczymy, powiem ci. A to jest projekt, przepraszam. FL tutaj mamy za 4000, no kurde. Euro, no to bardzo drogo. 4000 euro, no to grześ punty. No to już jest, powiedzmy, no, koło Dragona. Już trochę wypada. Tak, on się zbliża do Dragona, zgadza się. Cenowo, tutaj znowu mamy zestaw w Stanach. No tutaj 10 000 dolarów. 10 tysięcy więc... dolarów, tak. Robi się niebezpiecznie drogo, powiem ci. Tak jak na początku mówiłem, że będzie dobrze, to jednak jest troszeczkę gorzej. O, widzisz, tu jest CC, widzisz, jest 270 CC. Euro, no, no to taka przyzwoita. Przyzwoita cena 1000 zł ponad. Tylko do Austrii trzeba się kopnąć i nie dzwonić z telefonu, bo w Austrii jednak te rozmowy trochę kosztują. M1000, tutaj mamy końcówkę mocy za $600, tak? Tutaj mamy następny, to jest panel akurat chyba. No tak, high conversion, bo chyba były dwie wersje. Tak jak VSC, do którego może dotrzemy, jeśli przy następnym odcinku, bo VSC to też jest taka marka mało znana. Podobnie jak Eumig, tak samo ASC. Preamp tutaj mamy za $500. No, można by było coś z tego złożyć. Tutaj mamy M1000, T500 i C1000, 1000 euro. No rozszerz cenowy jest bardzo, bardzo duży. Tutaj mamy na... O, CCD mamy za 300. Te CCD są no, stosunkowo tanie, jak na poziom zaawansowania konstrukcyjnego. Po prostu niesamowity. Ale niestety nie wyglądają tak jak ten Nano 1000. No tutaj 15% już pan opuścił. Metropolitan w Czechach. C1000, czyli preamp. Możemy sobie zobaczyć z bliska bardzo chętnie. Srebrny, radyjka, kamery. No jak widać, Darku, tego jest troszeczkę, jest, tak? No dobrze, tylko ja miałem na myśli, tak jak mówię, nasze rodzime portale ogłoszeniowe, nie? No oczywiście, no w Austrii tego jest trochę, w Niemczech, no siłą rzeczy, tak? Musi, to jest, musi tam być. Potem... No to tak kiedyś ktoś mówił, że Austriacy to jest naród, którym wydaje się, że są Niemcami, więc... Ojej, tutaj mam. Cały zestaw, chcesz popatrzeć. No okej. Okay. Nie wiem, czy do końca pojedziemy, bo powiedzmy, ten model był na tyle mało, że... Okej, okay, czyli wszystko skończyliśmy już. Tu wybraliśmy sobie tam 20 jakichś aukcji tutaj. I teraz tak, pierwszy to jest FL900, tak? I jak widać... To jest ten mniejszy brat. Tak, tak, a teraz możemy się przyjrzeć, to bardzo ładne zdjęcia są. Co mamy? Autoplay, auto review, czyli... Pulsy timera, automatyczne odtwarzanie po włączeniu zasilania, przewijanie lub przewijanie do danego momentu, który był wyzerowany de facto. Dolby, mamy zwykłe Dolby B, wyciszenie dodatkowe przy nagrywaniu. Ten twój pilocik właśnie z diodami jeszcze, ładna rzecz. Tak, tutaj głowice. Nawet widać, czy jest to pilocik, czy jest to wsadzane, bo tutaj mamy taką przerwę naokoło. Jest, masz i widzisz, tutaj masz jeszcze coś ciekawego.
pod tym masterem, jednak tego nie było widać na tych zdjęciach na stronie Amiga, masz regulację zarówno BIOSu, kanału lewego, prawego. Tutaj jest zaznaczone nawet, że to jest chyba 10 albo 12 kHz, widzisz? Na tym przełączniku. Tak, widzę. I tak. Obok masz tam, nie pamiętam ile herców, masz jeszcze regulację do poziomu Dolby odpowiedniego. I to jest bardzo ważne, po to są te regulatory. Tam jest prawdopodobnie 400 Hz do Dolby. Więc tu możemy bardzo ładnie sobie wysterować kasetę przed nagraniem, żeby zrobić tak najlepiej. Z takich ciekawostek, no jak widać, jest czegoś, z czym tape source. Meter mamy peak albo VU. To są dwie różne, czyli albo szczytową pokazuje wartość, albo po prostu działa na zasadzie, że na bieżąco pokazuje nam, jak to mniej więcej jest nagrane wszystko. Można zbliżyć? Ja bym poprosił o zbliżenie. Cena 1000, dwukrotnie kliknij na zdjęcie. Jeszcze raz Grzesiek zobacz, czy nie daje ci się. No, no dobra, no, dużo właśnie. Więcej nie widać, więc starczy chyba lepiej. Wolę tak powiem ci. Tak wolisz? Tak, tak, no wolę, okay. Bo jest większe, bo jest, widzisz? Ale widać napisy, tak, widać. Tak, i 400 okay. Hz, ten ton testowy, który masz też w WD, on jest właśnie do poziomu Dolby. A BIOS masz 10 kHz, to zależy od producenta, bo BIOS był nastawiony przy 10, przy 12, przy 14 kHz tonem testowym, czyli o, tutaj nawet pisze test oscillation, czyli mamy sinus puszczony, tak? I w tym wypadku sobie ładnie tutaj, no fajna rzecz. Fajna rzecz, 1000 euro, no to troszeczkę pieniędzy jest, bo to przeliczenie jest 4468 zł. No ale no nie oszukujmy się, no magnetofony, no pewne magnetofony z racji unikatowości, czy też wyglądu nawet, no jednak muszą troszeczkę kosztować. No i tutaj, ale tak z ciekawości jeszcze, sprzedający skąd jest, bo tutaj widzę, cena podana jest w euro, więc gdzieś z Europy na pewno. To są Niemcy. Chyba Niemcy, no i zobaczmy koszt przesyłki z Niemiec, 45 euro, tak? 45 euro de facto. No, to jeszcze. No, przy kwocie 200 zł, to jeszcze, to jest okej. Okay. To jest okej. Okay, ja mówię, tak. Przesyłki są zaporowe, jeśli chodzi o przesyłki na przykład z USA, nie? To już jest... Będzie USA, spokojnie. Tutaj mamy USA. I będziemy sobie mogli porównać koszt przesyłki, powiedzmy, zbliżonego wagowo sprzętu, tak? I tutaj niestety musielibyśmy sobie policzyć. Tak. Nie podał pan ile do Polski. Pan nie wysyła do Polski, chyba że tam się skontaktuje. Tutaj mamy 1000, no to tutaj timerek jest już cyfrowy. Dobra, powiększę to w ten sposób. Timer cyfrowy, mamy po lewej stronie przyciski, wszystkie po lewej stronie. Trzy głowice, tutaj mamy też Dolby Noise Reduction, mamy Calibration dla trzech rodzajów taśmy, czyli żelazowe, chromowe i metalowe. Jest opisane tak, jak powinno być, czyli 400 Hz dla Dolby, tak? De facto ta 900 miała jeszcze do BIOSu, a tutaj BIOSu nie ma. Ciekawe, nie? Teoretycznie jedną funkcję więcej ma 900 niż 1000, tylko 1000 wygląda lepiej. Bądź tu mądry, kup magnetofon. Tak, 1000 wygląda lepiej, dlatego 1000 jest i droższa. A 900... No i co? Ciekawe, czy pan się z tym prawie rok wozi, bo ja tutaj widzę datę przynajmniej zrobienia zdjęcia 14 listopada 22, więc niedługo będzie rok czasu. No, będzie miał rocznicę. Patrzcie. No ale, na to ale to tak jest. Być może się ograniczył tylko do amerykańskiego rynku, tak? Stany, Kanada, ewentualnie ojej. Meksyk, no to... Łamało coś się złamało. No tutaj, od mikrofonu przełącznik chyba. Ale tak, ostatni z prawej, tak. Tak, więc 1100 za w sumie... No to jest ciekawy wniosek, powiem ci, bo spodziewałem się, że tu będzie więcej, a tu masz tylko... Dolby. Nic więcej. Znaczy nic więcej. To tak jest Bayer, ale no dziwne. Ale umówmy, a magnetofon jest efektowny, jeśli chodzi o wygląd. No. Nie no, jest przepiękny. No tutaj akurat pan nie oszczędzał, czy tam w sumie firma nie oszczędzała na prądzie i podpięła. O, widzisz, jeszcze właśnie rozmawialiśmy jeszcze przed naszym nagraniem, bo tam przecież oglądali sobie magnetofony kasetowe również i mówię, że gdzieś widziałem tego Hi-Coma, tak? Kto jeszcze dealował Hi-Coma? I tutaj widzimy, widzę Hi-Coma i tu właśnie nie tylko był, bo tu mówiłeś Telefunken, ale jeszcze był w Eumigu Hi-Com na przykład. Dokładnie. Reset, repeat, timer, record. Okej, okay. Ale co mamy? Reverber, a mamy na przykład jeszcze echo chyba. Tape, wybór mechaniczny, MPX, mikrofon. Właśnie Hi-Com, a możemy Hi-Coma jeszcze troszeczkę opuścić o minus 9 dB. Ciekawa funkcja. Oprócz włączenia, włączenia mamy jeszcze minus
Aha, bo tutaj było tak. Widzisz, sam zgłupiałem, sam zdziczałem. No widzę teraz, widzę. Bo powiem ci tak, to jest też kolejna ciekawostka i teraz będziemy się przyglądać takim detalom, bo powiem ci, tutaj masz Dolby, tak, wersję. I w Dolby tak. Masz tutaj, zobacz, na środeczku jest, spróbuję przybliżyć, ale oddalam. Masz Dolby opisane jako 400 Hz i masz podwójne gałki do ustawiania tego poziomu, prawda? Tak. W wersji Highcon w tym miejscu masz po prostu przyciski chyba. To znaczy potencjometr, ale pojedyncze. Tak to wygląda przynajmniej na zdjęciu. Jakbyś mógł powiększyć. Wystarczająco? O. A nie, też jest 400 Hz, tylko nie jest opisane jako... no trzeba się... 400 ukośnik 14 kHz, czyli co, to wspólnie tak. Robiło, tak? Bias. Tam miałeś Dolby, a tu masz Bias. 400 Hz i 14 tysięcy. Więc ten Highcom nawet troszeczkę ciekawiej wygląda. I to już widać, że są różnice nawet w tych magnetofonach. Ja nie wiem, czy one mają jakieś osobne oznaczenie, te... Nie, to jest ta nota, tylko wersja Highcom. To nie jest tak jak Parsons, że był 3000, 3001. No, tutaj to jest po prostu nano P. Ale jest różnica i ten z Highcomem de facto jest nawet troszeczkę... Wygląda jakby bardziej zaawansowany był jeszcze, jeśli chodzi o to. Tak, rzecz. Bo tutaj wybierasz sobie. To jest ciekawe, jak to działa, bo to by trzeba było łapki na tym położyć, żeby zrozumieć, co tutaj robimy, że tak powiem. Ale, no, coś jest na rzeczy w tym. Okej, okay. Tutaj pan wystawia 38 tysięcy, czy no wystawia, tak? 38 tysięcy czeskich koron. Koron czeskich, tak. 7 tysięcy złociszy. Wystawia zestaw, właśnie tuner plus wzmacniacz. No ładny stan. O, i tu widzisz recolor calibration. Tak, 400 Hz. Dokładnie, więc to jest taka funkcja. No ale widać, że to nie ma lipy, to wszystko jest z metalu. Tu nie ma grama plastiku przy tym urządzeniu. O, pan nawet z tego jarebucha wycinek zrobił. Ale tutaj 7 tysięcy złotych za sam tuner, tak? Czy nie? Czy za komplet? Za komplet chyba, czy za tuner? Nie, za komplet, ale pan zdjęcia skupił się na tunerze. Dokładnie tak, 78 rok, to już wiemy, że tutaj 78 on był produkowany chyba później od... No dobra, nieważne. W każdym razie wszystko robili do 81 nie dalej, więc tutaj mamy niecałe 200 euro czyli za 884 zł mamy za CCD. Następny, co na prądzie oszczędza. Widzisz, tutaj masz zdublowane, to nie... No nic, nie widzisz, że nic nie widzisz, tak? Wejścia, wyjścia masz, powiedzmy, to wybierasz sobie, które używasz. No, pan ma katalog. I o, ma widzisz, ale z pilotem. No, brawo, kurde, brawo, 800 brawo. Złotych z pilotem, dobra. No, jest to fajna jest rzecz. Okay. Fajnie w tym katalogu widać, że właśnie ten kapstan jest tutaj wyszczególniony, właśnie taki do góry. Czerwony taki. No więcej zdjęć niestety nie mamy, więc idziemy do następnego Omega. Tutaj mamy T1000, tak ciekawości, bo te tysiączki jednak jak widać one się nie zdarzają za często. 325 euro, te tunery są strasznie drogie. Szczególnie tunery ASC Omega są drogie. Tutaj rys. Mamy co? Programator, ale przynajmniej zdjęcia wyświetla, czerwony jakże inaczej. Ale znowuż bez prądu, bo na łonie natury. Mono stereo i wyciszenie, no w zasadzie kurczę, podstawa, nic dodać, nic ująć, cena 325 euro. Okej, okay, teraz nacieszymy oczy, tutaj pan jakąś cenę podaje? Chyba nie. Powinna być, nie podaje ceny? Tam na dole? Nie, tu znowu. Tylko telefon podaje, tak? No pewnie to jest na telefon, no. Pewnie cena jest na telefon, bo cena jest do uzgodnienia, bo... No, bo tanie to było. Tam mieliśmy przy tym niższym modelu tylko tuner i wzmacniacz, mieliśmy 7 tysięcy złotych z groszami, no to tutaj możemy mieć powiedzmy drugie tyle z magnetofonem. No, przy wyższym tylko. Modelu. No, tylko 20 tysięcy złotych. No, ale jest przepiękny, też z Highcomem wersja, chociaż znowuż tutaj... Jej, ja muszę wrócić, przepraszam, tak pomigam troszeczkę. Nie, to po prostu na srebrny. Ten czarny wygląda po prostu lepiej.
O dziwo. O dziwo. Takie jest moje zdanie. Czy jest hajką. Hajką, tak. Ale tu są przyciski, widzisz, a w tamtym miałeś pokrętła. No właśnie, to jest ja już teraz, no. Nie, to są z hajką, one też są pokrętła. Tylko w dolbym. To są też pokrętła, nie tak, przyciski? Tak, tylko tu jest jedno zdjęcie, więc chyba, już nie, więcej zdjęć było. O. Ale tam były podwójne pokrętła jakby. Tak, a tutaj on... były podwójne, tu są pojedyncze. Zgadza się. Tu możemy się przyjrzeć, widzisz? Żelazo, chrom, metal. I wybierasz sobie jeszcze tak, tamte stopy, czy cztery. To są pokrętła, bo tamte przyciski od softacza są bardziej wpuszczone w głąb, a te są wypuszczone. Dobra, zgoda pełna. No, teraz widzę. Dobra. Okej, okay, tak czy siak jest wieżyczka, cena nieznana, ale cena będzie bolesna. Ale pięknie to wygląda w całości. Nie dziwię się, że Unitra chciała coś takiego produkować. Tutaj, dobra, bo to jest projektor w sumie Miga, więc to chyba olejemy troszeczkę. Tutaj wylądowaliśmy na stronie, który nam jest tam, autoscope.net. 2 lata gwarancji, więc tutaj jest drogo, tak? Ale dają 2 lata gwarancji, więc zakładam, że za cenę 18 tysięcy złotych kupujesz, no, myślę, że taka cena by była teraz, jakby go produkowano. Tak, propo tego, jak to się czepia Unitry, tak? No to mniej więcej tu mamy taki przyłącznik, ile ten magnetofon jest wart i jakie odpowiednie tych pieniędzy, które kiedyś się wydawało, by trzeba byłoby dać teraz na pełni sprawny magnetofon. No tak, Grześku, tylko że idąc tym tropem, no to co byś kupił? Magnetofon Unitry czy magnetofon Eumiga? Unitry, bo na Eumiga nie byłoby się stać. Ale nie, gdyby był w tych samych pieniądzach, tak? No, oczywiście, że Eumiga. No właśnie. No. Ja w tym widzę problem Unitry, no ale dobra, to wszystko. No to... Jedźmy dalej. Okej. Okay. Ale Eumig nie przetrwał i jakoś go nie reanimuje. Taka propo. No ale jest bajerów w cholerę tutaj, ale możemy się przyjrzeć. Piękne. Ta 900-ka. To może ten wyświetlacz tutaj. Znaczy V-metery tak dziwnie wyglądają, ale... Sama funkcjonalność jak najbardziej na duży plus. Mam nadzieję, że to jest ich house. Made in... No już cały szlak trafił. Nie właśnie szlak trafił. Dlaczego? Bo to nie jest Eumig. Widzisz jest... po prawej stronie na dole? Tam jest napisane Japan? Tak, Japan. Więc prawdopodobnie, nie wiem co jest napisane na tysiączce, ale 900 to jest pewnie jakiś Luxman, Toshiba, byłby co innego, ale to już nie jest ich autorska konstrukcja. Ja zaczynam mieć teorię w tym momencie, że oni po prostu zaczęli od tego CTD, stwierdzili, że przekombinowali, marka już jakoś tam się sprzedawała, no to zamówili sobie u tańszych kuzynów z drugiego końca świata i się dogadali i zaczęli sprzedawać to pod swoją marką, zamówili jakiś projekt, więc pytanie za 100 punktów, czy przypadkiem tysiączka nie jest Japończykiem? Powiem ci, tego się nie po dzisiejszym odcinku nie spodziewałem. Tutaj, no też nie, bo, ale co mnie zastanawiało właśnie, gdyśmy przeglądali jeszcze tą stronę, chciałem powiedzieć z Radio Muzeum, z Muzeum Eumiga, że tam był właśnie nagły taki... nazwać to można designerskim zwrotem, prawda? Bo tam te dwa pierwsze, ten CC i CCD mieliśmy leżaki, i tutaj żeśmy skoczyli od razu w takie no, magnetofony no, bardziej o klasycznym wyglądzie. No bo zamówiony był u kogoś, kto robi klasyczne. Może ktoś wie, napisze, kto to tłuk dla Eumiga, bo tak jak już powiedziałem, wzmacniacze to był przed Luxmana, więc tutaj wcale mnie nie zdziwi, jeśli Luxman brał w tym udział. Dobra, następny. A jakby jeszcze się udało zobaczyć tylną ściankę o właśnie tej tysiączki. Co tam jest napisane? O zobaczymy. Właśnie. Zobaczymy. Już sobie to spróbuję inaczej zbliżyć troszeczkę. Dobra, made in Austria. Ten jest austriacki, tak. Tysiączka jest, ale to też jest ciekawe. Można sobie spojrzeć na tę ściankę. Oj, fajnie jest. Jest naprawdę fajnie. Twierdzenie, out. I out variable, czyli regulowane wyjście jeszcze mamy. Okej, okay, ale zobaczmy w ten sposób. Tutaj już cena jest troszeczkę bolesna, bo... 10 tysięcy dolarów. 41 tysięcy 200 złotych. Drogo. No, a koszt przesyłki jeszcze jakbyś mógł pokazać? Oj, tak cię boli. Z USA? Nie, o, no kurde. To jest 3500 dolarów, no. Ja,
Nie wierzę. No prawda, to jest kawał stali tu idzie, ale $3500, no to właśnie to jest to, co boli, bo czasami znajduję na eBayu ciekawe rzeczy w Stanach, już pomijając tam kwestię zasilania. No ale $3500 za paczkę? $3500, 14 tysięcy złotych za to, że ktoś mi paczuszkę, no bez przesady. To jak ktoś mówi, że u nas jest droga poczta, to zawsze no. można sobie wysłać pocztę ze Stanów. Tak, UPS-em. No. 14 tysięcy złotych za te klocki. No cóż, ale no, zestaw jest no, godny, bo masz wszystko. Pream, tuner, w sensie chyba timera brakuje tylko. No i wygląda pięknie. O dziwo, dużo tego się zachował w Stanach, więc na ten lunek też to chętnie szło. Tu masz za 270 euro, czyli 1200 zł, masz CC. Zdjęcie oczywiście, wiadomo z której części ciała, bo to nie może być za ładnie. Pewnie na prądzie też będzie oszczędzane, czyli nie zobaczymy, jak to ładnie świeci. High Fidelity, High Concert Fidelity Center, przepraszam. Dolby, tutaj mamy przeniesiony chyba przycisk. Monitor gdzie indziej, z tyłu mamy na dinach wejścia. No i multum przycisku. Mam 1000 zł. No to jest na pewno, jeśli ktoś szuka unikatów, to tutaj dobrze trafi, moim zdaniem. Przynajmniej. Bo tu nie ma lipy, tak? Okej. Okay. Tutaj mamy końcóweczkę samą. Końcówka. Widać, że gdzieś to było, pracowało, bo oznaczenia są. Albo numer telefonu, nie wiadomo. Meter range, to jest fajne, akurat można by sobie je usterować tak, żeby cokolwiek widzieć przy normalnym słuchaniu. I regulacja wejścia. No, końcówka nocy, no. Możemy jeszcze sprawdzić. Stolen front. No, reklama piękna. Ukradzione z od. Ciekawe, nie? Niezłe, no. No. Pewnie z jakiejś tam, jak to często bywa w wyprzedaży garażowych czy tym podobnych rzeczy, no wtyczka ale świetne. Amerykańska. Świetne, po prostu to jest świetne. Natomiast zobaczę, gdzie to wytłukli. Made in Japan for Eumig Austria. Dziękuję, Luxman. No. Czyli tutaj patrzyłem na Luxmany, a Eumigi. Tutaj znowu też ukradziono tego samego kolesia, tutaj $500. 2300 preamp Eumiga, możemy właśnie Bass Tribble, lampa błyskowa, czyli dużo nie widać, Tone Default, Rec Mode, Input Selection, no w zasadzie prosto, podwójne gałki, bardzo miło, tak się wydaje przynajmniej. Na pewno ta od Volume jest, albo nie, to jest wewnętrzna, to jest Balance, a no okej, okay, przyzwoicie, nie trzeba dwoma kręcić, Balance po prostu mamy ukryty. Nie jest źle. 1000 euro. Tu jest taka cena, patrząc na te pozostałe, takim całkiem przyzwoita, bo do tego kupujemy sobie 900 i mamy fajny zestaw, a mamy tutaj pram końcówkę i tuner, więc jest całkiem spoko, prawda? Tak. Piękny Luxman, jeśli chciało rzec. No ceny, no 1000 euro, no mówi się trudno, tak? To nie jest coś, co... O, nareszcie, jak mnie to cieszy. I tak to, co mówiłem na początku, czyli... I tu jest już podświetlone, ktoś odważył się włączyć go do prądu. Dokładnie, pauza, play, wszystko pięknie, ładnie, może więcej z nich. Tu po prawej stronie nie widać, ale są dwa przyciski, właśnie tam de facto mamy monitor, żeby w ogóle pokazywały nam coś te ołometery do góry. Jak widać, wszystko jest pięknie, naprawdę, to jest cudownie podświetlony magnetofon. Z tyłu wejścia. Made in gdzie? Tutaj nie napisano nawet. No dobra. Zdjęcia się skończyły i one nadal są mimo wszystko dość tanie, bo 300 euro za de facto jeden z dwóch wyprodukowanych w Austrii migów to nie jest źle. 1300 zł. Opisu nie będziemy czytać po czesku, ale zakładam, że jest ok. 20 do 18 kHz przy chromówce, czyli bardzo dobry wynik teoretycznie, tak? Bo schodzi do 20 i aż do 18 kHz, a to nie jest takie oczywiste przy taśmie typu drugiego. No i akurat to jest tyle, ile trzeba. No myślę, że tak, nawet więcej niż tyle, co trzeba. Tutaj mamy 2000 euro już, plus wysyłka, 20 euro, skoczę, 8700 złotych, Eumiga kolejnego,
kolejne na Highcomie, czyli te na Dolby raczej były takie rzadko się, chociaż Dolby pewnie w Stanach było tego dużo, bo jednak tamten system i się wywodzi i królował. A Highcom tutaj nasz rodzimy europejski, bym powiedział, system. No ale no, piękna maszyna, w pewnym sensie piękna maszyna. Widać, że to Amiga, tego nie idzie pomylić. Tutaj mamy Amiga C1000. C1000, czyli to był pram, znowu srebrny. Zdjęcia robione. No, dobra. Nie będziemy się rozwodzić. To jest znowu T500. Ale to co? Sam tuner pan sprzedaje. Zdjęcie pokazał całego, a się pozbywa tunera, tak? No tak. Ja to tutaj pewnie po cenie można się zorientować. 12 tysięcy. Tak, raczej sam tuner, bo to 2400. No, tylko tuner za 2,5 tysiąca złotych. No z tymi tunerami to ludzie wariują po prostu, bo to jest... Ja rozumiem, że to najrzadziej spotykane są elementy czasami, jeśli chodzi o niektóre zestawy. Natomiast ceny tego typu, no to jest walenie po... Bo chyba, że żona kazała się pozbyć i wiesz, wystawi. Dobrze, kochanie, wystawię. No, z drugiej strony to jest to, co już też kiedyś mówiłem, no jeżeli ktoś chce skompletować sobie wieżę, no to sprzedający liczy, że przy rzadkości tego sprzętu, a nóż się skusi, widzisz, i tu jest Dolby, tak, i tutaj mamy całkiem inne gałeczki, tu mamy podwójne gałeczki przy Dolby. Tak, i tylko mamy 400 Hz ton testowych, tylko tak. Dolby, więc de facto ten Dolby, no tak jak mówiłeś, jest mniej zaawansowany niż ten Highcom, więc to jest ciekawostka. I teraz tak... Detale widać, ładne są, nie ma lipy. O, no tu już możemy się przyjrzeć naprawdę. A nie, widzisz. Czyli teraz tak, bo musimy się ja chcę się zastanowić w tym momencie, na co ja patrzę, bo jest opis, tak? Wewnętrzny, zewnętrzny, piersi. I tu był mój błąd. I znowu gadałem głupoty. Mamy tak, Dolby ustawiamy zewnętrzną gałką, 400 Hz. Natomiast tą wewnętrzną, tym większym, ustawiamy lub przełączamy. Przełącznik to jest. Coś okropnego zrobili. Dopiero po przyjrzeniu się temu wiem, o co chodzi. Ty też już wiesz, czy nie? Wiesz co, nie. Zewnętrzna, ta mała gałka, no, ona służy zewnętrzna. Do regulacji. Tak, ta na zewnętrzna, ta mniejsza służy do regulacji. Ta wewnętrzna gałka nie jest gałką. A czym jest? Przełącznikiem. Aha. Do ustawiania poziomu. Przełączasz po prostu tym wewnętrznym pierścieniem. Przełączasz sobie i ustawiasz sobie tą testowy 14 kHz, żeby ustawić poziom. Abstrakcja. Ale okej, okay, czyli 900, 1000, te same funkcje. Po prostu ustawiasz lewo, prawo, tak? Lewo 400, a prawo co? Tak. 14. Tak, dokładnie tak. Rozumiem teraz, okej, okay, dobra. Więc no, ach, pan próbował zajrzeć do środka, nie udało się. No może gdyby wyciągnął kasetę, to byśmy coś więcej zobaczyli. No, o, teraz właśnie. Jest przykrywany tutaj, no, mało widać niestety. No ale fakt, że ten piękna rzecz i ten tutaj jest jakiś taki w miarę cenowo sensowny, bo mamy kwotę 1400 euro, no 6000 zł, szczerze mówiąc w tym momencie. Na tą chwilę to bym wolał wydać 2000 mniej i kupić Tanberga 440 TCD, który jest na Allegro. To jest mistrzostwo też. I również pionowo kasetę jestem wkładana. Wiadomo. No, tak więc co kto lubi. To jest poniekąd znak firmowy Tanberga. No i co? Na dzisiaj chyba starczy nam tego odcinka. Zaczęliśmy od Radio Muzeum Hi-Fi Geratę. A skończyliśmy na czymś zupełnie innym. O, tutaj Radio TV jeszcze robili. Który rok? 24. Czyli od 100 lat praktycznie tłuką sprzęty. Rady jak było dość sporo. Podejrzewam, po 39 będzie przerwa. 33, 34. A z ciekawości zobacz, jak wyglądają czasy II wojny światowej w wydaniu firmy Eumig. Czy coś tłukli w międzyczasie, czy nie? 36? 37? 38?
39, no niewielka różnica pomiędzy 38. A tu git. Proszę, 40 rok. Tak, 41, parę modeli nieokreślone, 42. I 46. No, czyli 42 już chyba była taka zmiana lekka na froncie, więc ktoś tu zaczął przepieszać. Tak, na froncie wschodnim szczególnie także było no. coraz więcej żołnierzy potrzebnych, trzeba było produkować, nie wiem, może radiostacje do czołgów i jednak ta produkcja cywilna siadła i dopiero w 46. 4 lata później tak, wyprodukowali coś takiego. A ciekawe, na czym skończyli de facto, widzisz, taki Eumig myślałem, że będzie szybciutko, króciutko, a jest w miarę dla nas normalnie, tam 15 minut z okładem. 58, później jakieś przenośne, dużo eksperymentowali, tutaj jest wyjątkowo paskudne, to coś, ale dobra, my go sobie dyskutujemy. I telewizory, więc ostatnio w 60-tych latach, 62 rok. To jest taki koncert, który robił wszystko de facto, tak? Tu masz automatic recorder. Szkoda, że nie ma podanego roku produkcji do tego. Ale tak trochę wygląda jak co? Jak Philips pierwszy. Jak Philips, tak. Tak, albo Thomson. Bardzo, bardzo podobna. Klawiatura klasyczna też, prawda? To jest ciekawostka. Moim zdaniem takie rzeczy to jest właśnie obiekt muzealny. Się kończy tutaj na 61 roku, tak? Cassette Band. No tak, ale to jest, powiedzmy, ta strona ogólnie polecam, żeby każdy sobie przejrzał. Jest tego dość sporo. No tutaj mam jakieś super ósemki, na przykład wideo i lasem na przykład robili. Później na przykład kamerki też mamy. O Boże. Domofon, tak? Domofon. Mm. Ładne rzeczy, kamerki takie przemysłowe to są, tak? Telewizorki niektóre, no takie Sony powiedzmy austriackie, czyli co chcieli, to robili i sprzedawali, tak? Są jakieś pierwsze rzeczy, które robili. 22. Flakonik, proszę, marki Eumig. Nie mam pojęcia, na co patrzę, ale obserwuję, że jakiś... Radiostacja, nie. Tak? Radiostacja, tak, to jest ten... Ten maszynka do Morsa nadawanie. Do Morsa, chyba, tak? Dokładnie. Się nie ma. Tak, po prawej jest przecież przycisk. Bip. Jechane. Dobra, tego się nie spodziewałem. Tokarka, no tak, tokarka. Widzisz, to była taka firma mechaniczno-technologiczna, tak? Na takich urządzeniach precyzyjnych. Znaczy urządzeniami precyzyjnymi się zajmowali, no. Ale to karkę? Kamery, magnetofony, wszystko i to karka nagle wsru. No jest też ta piersiówka też, więc... No też wiesz. Bardzo, bardzo ciekawie. No tak o tej firmie, bo można było na dłuższy odcinek jako taką zagłębić się w jej historię. Ale nie wiem, czy to kogoś będzie interesował, zresztą jesteśmy na kanale Archeolodzy Hi-Fi, a nie Archeolodzy Tokarki ukośnik piersiówki lub projektory. Można popatrzeć. Można popatrzeć, Darku. Jak już się bawić, to się bawić, tak? No, projektorów też, 67. To dobra, 123 tysiące sztuk, widzisz, projektorów na walii 106 tysięcy, 40 tysięcy, więc porównaniu no. do tego sprzętu Hi-Fi tutaj była dość spora różnica, tak? 218 tysięcy. Widać było, czym się zajmowali. No, z czego kasy? 210 tysięcy. No, 100 tysięcy. No okej. Jest tego w cholerę wyprodukowane. I tych projektorów, o dziwo, bardzo dużo przetrwało do naszych czasów. Tutaj super ósemki, tak? Super 135 tysięcy. No. Powiem ci, parę milionów sztuk łącznie projektorów wyprodukowali. Co by po 100 tysięcy podobać. No dobrze, to co? Na dzisiaj kończymy, tak? Mam nadzieję, że miło spędzi się czas, bo my na przykład bardzo miło, bo myślę, że ciekawych rzeczy tutaj dotknęliśmy detali tych magnetofonów, które nas interesują. No i w zasadzie troszeczkę o tej filmie też powiedzieliśmy. Nie za dużo, tak w sam raz. To co, Darku, do następnego odcinka. Żegnamy się z widzami, czule, oczywiście.
zapraszamy równie czule do subskrypcji. Bo czemu nie? Chociaż wszyscy to robią na początku, a my robimy to w momencie, kiedy i tak już wszyscy albo śpią, albo wyłączyli to. Albo daj ze spokój. Dobra, to na razie, trzymajcie się, trzymajcie się na ruchu, hej. Dziękuję, hej, cześć, trzymajcie się.